nic, to nie dadzą te wykłady, jest linia żydowska i niemodne już, niepopularne. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec, zapraszam. Sejm zagłosował przeciw odrzuceniu w pierwszym czytaniu dwóch poselskich projektów ustaw dotyczących pomocy frankowiczom. Jeden z tych projektów przygotował klub Kukiz 15, a drugi Platforma Obywatelska. A teraz obydwoma zajmie się Sejmowa Komisja Finansów, podobnie jak projektem prezydenckim, który przewiduje zwrócenie frankowiczom tzw. spreadów. Stacja Fox News na swoim portalu podaje, że Hillary Clinton podczas ostatniej telewizyjnej debaty z Donaldem Trumpem mogła zdradzić tajne informacje. Chodzi o jej stwierdzenie, że od wydania przez prezydenta USA rozkazu o użyciu broni atomowej do wprowadzenia tego rozkazu w życie przez odpowiedzialny za to personel mijają mniej więcej 4 minuty. Zdaniem byłych oficerów służb wywiadowczych i byłych wojskowych, na których powołuje się Fox News, te słowa mogły naruszyć zasadę bezpieczeństwa operacyjnego, bo jak stwierdził jeden z rozmówców stacji, Ameryka nie ma większych tajemnic niż te dotyczące jej zdolności do strategicznego odstraszania nuklearnego. Zaś sztab demokratów twierdzi, że ujawniona przez Clinton informacja już wcześniej pojawiła się w wielu publikacjach. Słuchasz informacji TOK FM. Zamiast Zawadzkiego Berlinga czy 26 kwietnia ulica Andrzeja Wajdy, z pomysłem wyszło dwóch mieszkańców Szczecina i swój wniosek w tej sprawie złożyli już u prezydenta miasta, a jeden z nich, Damian Orlik, przypomina, że w ramach ustawy dekomunizacyjnej w Szczecinie trzeba będzie zmienić nazwę co najmniej 9 ulic. Akurat w naszym wniosku nie wskazujemy żadnej konkretnej ulicy, zostawiamy to jakby do decyzji magistratu, chociaż zaznaczamy, że postać Andrzeja Wajdy wskazywałaby jakby jego osoba na to, żeby został uhonorowany jakąś większą ulicą, tak, o większym znaczeniu dla mieszkańców miasta. Magistrat do tego pomysłu jeszcze się nie odniósł. Za chwilę prognoza pogody, a kolejne informacje w Radiu TOK FM o 11.40. Pogoda. Za oknami pochmurno i mokro, deszcz popada niemal w całym kraju. Na termometrach od 5 stopni w Białymstoku, przez 7 w Warszawie i Trójmieście, 10 w Szczecinie i Poznaniu, do 11 stopni we Wrocławiu. Pełne wydanie informacji dostępne jest w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, w studio dr Mateusz Wilk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, i dr Marzena Zawanowska z Żydowskiego Instytutu Historycznego i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W przyszłym tygodniu, w środę, 26 października, rozpoczyna się konferencja David Warrior, Poet, Prophet and King. O Dawidzie, królu, proroku, wojowniku kim tam jeszcze był? I poecie. Tak. Pewnie króla Dawida lepiej czy najlepiej znamy z punktu widzenia chrześcijaństwa albo judaizmu, a mniej przez pryzmat islamu. Tak. Czy islam interesował coś oprócz tego, że był zły, a potem na końcu stał się dobry? Znaczy oczywiście, tutaj jest wielkie pytanie w ogóle o przenikanie się wzajemne judaizmu i islamu. To była wielka teoria przecież i do dzisiaj ta refleksja trwa. Ja już miałem okazję tu o tym mówić. Na temat tego, jaką de facto rolę odegrał judaizm w narodzinach islamu. To jest kwestia bardzo zapalna. Była taka skrajna teoria Patricii Crown, z której ona się wycofała po latach, ale pierwotne sformułowanie tego było, że w ogóle islam się wywodzi z judaizmu wprost, że to był odłam religii judaistycznej na początku. Później Patricia Crown stwierdziła, że to jednak było zbyt ostro sformułowane i się wycofała z tej książki, no ale dalej pozostaje wiele pytań i w bardzo zaskakujących miejscach ten judaizm potrafi wypłynąć w islamie. Na przykład, no tutaj nie pierwszy raz mówię o Ibn Habibie, ale tym razem nie będę mówił o jego skrupulatności religijnej. Al-Wara. Nie będę tym razem właśnie o Al-Wara, ale on zostawia też taką antologię, czy tam kompilację hadisów, która się nazywa Kitab Wasfil Firdaus, czyli Księga Opisu Raju. I tam jest, no, to jest kilkaset tradycji bardzo ciekawych, czasami bardzo dziwnych, na temat właśnie tego, jak będzie wyglądał raj, i jest tam tradycja, co się będzie jadło w raju.
Otóż po pierwsze marchewki, no co ja nie mam, nie mam wyjaśnienia na to. Prawdę mówiąc, jak to pierwszy raz przeczytałem po arabsku, to chwyciłem za słownik, czy ja coś źle nie zrozumiałem, albo czy to słowo nie ma innego znaczenia. Nie, wygląda to na marchewkę. Natomiast poza marchewką, wątrobę wielkiej ryby, która się będzie cały czas odrastać i odradzać. Też smaczne. To jest lewiatan z judaizmu. To jest przecież to jest starotestamentalny obraz spożywania lewiatana, jakby przez sprawiedliwych w pewnym sensie. I to jest IX wiek, to jest kilkaset lat po początkach islamu i jeszcze ten judaizm gdzieś tam przebija, oczywiście już mocno po transformacjach i po dostosowaniu, można powiedzieć, już do klasycznej kultury muzułmańskiej, ale to jest faktem. No tak, są też takie opracowania, które wskazują, że właściwie struktury koranicznych sur niektórych są konstruowane na wzór psalmów biblijnych, że jest to poetyka nawiązująca do psalmów. Tak, Ar-Rahman na przykład miłosierny. Z Dawidem. A w islamie, jeżeli mogę dodać tutaj, bardzo interesujące jest, znaczy jest jeden punkt, w którym islam ma dużo większy problem niż judaizm i chrześcijaństwo, mianowicie w islamie jest doktryna bezgrzeszności, czy jak to powiedzieć ładnie po polsku, proroków. W związku z tym islam... Doskonałości moralnej. Tego nie ma ani judaizm, ani chrześcijaństwo. Natomiast islam musi sobie koncepcyjnie poradzić z problemem grzechu Dawida. Judaizm tego nie ma. Judaizm już w Biblii hebrajskiej mamy, Bóg wyraża w pewnym sensie swoją, może nie bezpośrednio za pomocą proroków, dezaprobatę wobec Dawida. Dawidowi nie jest dane zbudowanie świątyni za karę. Dawid... W każdym razie jakby Biblia sama przyznaje, że Dawid grzeszy i Bóg go za to karze. Natomiast islam nie może przyznać, że Dawid zgrzeszył, więc musi tutaj jakiejś interpretacji bardzo zawiłych dokonać, tak, żeby udowodnić, że tak naprawdę Dawid nie zgrzeszył. Ale jakie te interpretacje, to już Mateusz... W moim źródle, które ja będę omawiał, Dawid zgrzeszył jak najbardziej. Tam jest ten hatia, czyli błąd, grzech, tak. Jego jest wymieniony. Ale można powiedzieć, odkupił to później bardzo rygorystyczną pokutą i ale to znowu ten motyw interpretacyjny już jest obecny w judaizmie. Czy najstarsze midrasze rabiniczne też mówią przede wszystkim o pokucie. Czy Dawid staje się symbolem doskonałej pokuty. Nie koncentrują się na samym grzechu i szczegółach tego grzechu, tylko mówią o pokucie. I Dawid przechodzi do tradycji jako ten właśnie doskonały pokutnik. Także to jest motyw, który być może też z judaizmu przyszedł razem z to postacią Dawida. To nie daje, bo to wiedza tak, jest spatona. Ja trzeba do Biblii sięgnąć, do całej duchowości islamie, to Słowa wydaje, Bożego. Że on mógł być ważny właśnie jako taki czynnik jednoczący, już abstrahując od tych debat na temat pochodzenia islamu, czy rzeczywiście tam jest tak silny ten aspekt judaistyczny, jak to argumentują niektórzy badacze, no bo jeśli tak, to w ogóle by to nie było dziwne, to wtedy Dawid tam jest na bardzo prestiżowy i wysoki status. Na preferencyjnych warunkach. Tak, tak, ale jeśli nie, no to i tak jest to coś, co jest w stanie, bo islam bardzo przywiązuje wagę, przynajmniej doktrynalnie później, zwłaszcza jak już jest w pełni uformowany islam klasyczny, do tego, żeby się przedstawić jako logiczna kontynuacja islamu i chrześcijaństwa. Judaizmu i chrześcijaństwa, przepraszam, że zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie wypaczyli objawienie boskie i dopiero Mahomet je przypomina. Więc tutaj w tym sensie Dawid jest też częścią tego takiego łańcucha proroków, który się wpisuje w ogólną muzułmańską historię zbawienia, która trwa od Adama, a zwłaszcza przez Abrahama. Pierwszym muzułmaninem jest Abraham, nawet nie Mahomet. Znaczy muzułmaninem w rozumieniu poddanym woli Boga. Tak. Wszyscy jesteśmy muzułmanami, w tym sensie, że wszyscy jesteśmy poddani woli Boga. Ale tutaj jeszcze może bardzo ciekawa jest też recepcja samej Księgi Psalmów, a propos Dawida i recepcji muzułmańskiej, bo muzułmanie stworzyli własną Księgę Psalmów, własny zubur, który twierdzą, że jest oryginalną Księgą Psalmów, którą Żydzi wypaczyli, przekręcili, natomiast oni mają własną, prawdziwą, autentyczną Księgę Psalmów. A co do tego nic też tam nie są przekręcili, ja tylko to było odstępstwo od Jahwe. Byli ukarani, a tam Arabowie i inni ludzie, czy inni ludzie, narody, nie miały z tym nic wspólnego. W sensie proszę Jezus nie mieszać. Żydzi ponieśli konsekwencje.
Mahomet otrzymuje Koran. Jeruzalem, Jeruzalem, które kamienujesz, ale nikt wie, prorok, tak, ale jak ludzkość była, była na tyle zła i właśnie na tyle no właśnie, odeszła przepowiedział, od tego tak jak Ellen White na przykład, tego nie mamy, także trzęsienie ziemi w San Francisco, to my możemy już to patrzeć przez palce, bo to jest będzie mówił właśnie o tym, jak szyici postrzegają całokształtu Biblii. Ale tutaj Żydzi odstąpili którzy się pojawią, od Boga Jahwe, bo, że no to ponieśli tego konsekwencje. Co tutaj jakichś Arabów jest? Zaproponować ciekawe, ale zobaczcie na tym, że właściwie wszystkie są ciekawe. Ale widzicie Państwo, ludzie, którzy nie znają prawdy, nie znają Biblii, to będą tak gadać. To jest wykład Mary Poliak, o której już Państwo mówili, otwierający te moherowe i te żydowskie i wszelkie gadanie. O to chodzi, że nasi bracia, Świadkowie Jehowy, nigdy się nie włączają do jakiegoś tam gadania, do kołchozów moherowych się nie zaliczają, Świadkowie Jehowy się nie zasklepiają, bo to jest jak żółw w skorupie, Świadkowie Jehowy odwrotnie, nie gotują miseczkę ryżu, czy na miseczkę ryżu, nie biorą na przynętę, na miseczkę ryżu, nie robią miseczki ryżu, tylko idą do ludzi na misji, głoszą, ustają chleb po wodzie. A tutaj oni mają gadanie baranie, proszę Państwa. Gadanie baranie. I przenikaniem kultury, jak człowiek, tak jak ten Marecek, boi się prawdy, no on też tą rozwadnia. O czym innym mówi, o czym innym zaczyna krzyczeć, ale o czym innym mówi w ogóle, no to przecież. Żydzi ponieśli karę. Jeruzalem, Jeruzalem, no, które między, kamienujesz między innymi, bo on roku. Dorobek, ale jak kokosz, ciebie, tego, nie Arabów żadnych, tylko ciebie, raju, najpierw. Wcześniej. A potem proszę się nie martwić. Ewangelia dotarła i do pogan, i do Arabów, i wszędzie. Apostoł Paweł, jako apostoł narodów pogan, ale ich wszystkich pomordowali. Zgrzytali zębami, jak tu w tramwaju Państwo widzicie tych moherowych. W raju wszystko będzie spokojnie. Co to znaczy, że są sługami diabła? Będzie bardzo interesujący wykład, czy jedyny poświęcony tej tematyce o Dawidzie, o sposobach, w jaki Dawid był wykorzystywany w obcinają, jak to ta Rumunka mówi, wzroki. Zgrzytają złe wibracje i zachowują się jak pluskwy, które napiły się krwi. To jest właśnie centrum krwiodawstwa. Świadków Jehowy w ogóle nie ma tu w Warszawie. Z tego co wiem, centrum krwiodawstwa też, a te pluskwy, jak się napiją krwi, no to by one mogły spać, bo ta litka to nauka, o nauka. Ale jak ją popędzić promieniowaniem z płytki brąz, proszę Państwa, to ona wtedy zaczyna nerwowa być. Hipochondrycznie biegają te pluskwy. Są więc bardzo to hipochondryczne, takie zarysowanie, gdy nadaje no, nasze na radio. Na przykładzie jednego z najwybitniejszych monarchów średniowiecza, Barbie, jednocześnie najbardziej emblematycznego, bo Ludwik IX proponuje jest w ogóle świętym królem, wrócić prawda, do Pisma Świętego, zacząć czytać Pismo Świętego. Żydówce korona z głowy nie spadnie, jak kupi sobie i Stary i Nowy Testament po waszemu, bo i tak my mówimy Stary i Nowy, w hebrajskim mówimy Pisma Greckie. I to jest rzeczywiście jedyny tego typu wykład na naszej konferencji. Natomiast rzeczywiście... Po francusku, tak, ale... Tabernak. Ale będzie... Ale no jest to jedna z... Powiedzmy z... Bardzo ważna refleksja nad dziejami średniowiecznej monarchii i w ogóle średniowiecznej filozofii państwa, jeśli się tak można wyrazić. Poza tym na przykład mamy wśród prelegentów panią profesor Camille Adang. Ona będzie mówić o Ibn Haźmie. To jest jeden z najwybitniejszych intelektualistów Hiszpanii muzułmańskiej, XI-wieczny. Profesor Adang bada go już od lat. Opublikowała kilka książek na jego temat. No i jest to też w rozmaitych językach, bo jest to też jedna ze sław na pewno światowej arabistyki w tej chwili. Chyba pierwszy raz jest w Polsce, więc to też będzie rzadka okazja, żeby u nas jej posłuchać. No i na pewno będzie to coś interesującego, bo ona się zajmuje takimi, powiedzmy, nieoczywistymi ścieżkami teologii muzułmańskiej. Zresztą Ibn Hazm był bardzo specyficzną postacią sam w sobie i będzie ona mówić o właśnie obrazie Dawida u Ibn Hazma. I w jego tak interpretacji koranicznej, jednej z sur koranicznych. I też tego samego dnia wspomniany przez panią
Jan Doktor, czyli król Dawid i frankiści. Tak, król Dawid i frankiści i bardzo ciekawa właśnie reinterpretacja. Jeśli się nie mylę, nie widzieliśmy jeszcze referatów, ale jeśli się nie mylę, frankiści też interesujący sposób interpretowali grzech Dawidowy z Batrzebą. Zdaje się, że frankiści uważali, że to właściwie jest wzorzec poprawnego zachowania, takie cudzołożenie. W sensie frankiści lubili wymieniać się partnerami, partnerkami, także... Ten... Profesora Maciejko zapytać w tej kwestii, skonsultować się. Dobrze. Będzie jeszcze o Dawidzie w mistyce, w tekstach mistycznych, właściwie w jednym tekstu mistycznym. To już o tym po informacjach powiemy. A, dobrze. Zbliżają się wielkimi krokami jak konferencja. Informacje o 11.40 już za kilka minut. Doktor Marzena Zawanowska i doktor Mateusz Wilk, organizatorzy konferencji David Warrior, Poet, Prophet and King. Ta konferencja rusza w przyszłym tygodniu, w środę, 26 października. Potrwa do piątku. Radio Tok FM jest patronem tej konferencji. Informacje o 11.40. Owczarek. Zacznę od cytatu. One stoją, panie, które nie zastanawiały się, zanim skoczyły do łóżka facetowi. To chyba o nas chodzi. Powiedziała Krystyna Pawłowicz, uczestniczka w czarnego protestu. Zwracamy się do ciebie, Krystyna Pawłowicz. Do ciebie, Bogdanie Chazanie i do was anonimowych szowinistów. Nie pozwolimy się wam skrzywdzić. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. A słyszał pan? Co się stało? Ja nie wiem, co się stało. Ja też nie wiem, co się stało. Ale ja wiem i powiem, co się stało. Ja, Maciej Zakrocki i moi goście. Od poniedziałku do piątku po 16.40. Reklama. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania, perfekcję w każdym detalu oraz techniczną przewagę Audi, przygotowaliśmy najlepszą ofertę tego roku. Teraz Audi A6 dostępne jest z ratą od 1860 zł netto miesięcznie, zerową opłatą wstępną oraz bezpłatnym pakietem ubezpieczeń. Poznaj warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały. W dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Teraz kupując suplement diety Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. Mam dla pani zlecenie. Marek Kaszowski, komisarz w Wydziale Zabójstw. Trzeba go sprawdzić. Wydawnictwo Marginesy poleca kryminał Igora Brejdyganta Paradoks. Audiobook dostępny wyłącznie w Storytel.pl. Czyta Przemysław Bluszcz. Wspominasz wakacje? Chciałbyś znów poczuć ich smak? Odwiedź samiraShop.pl i zamów oryginalne produkty z Libanu, Turcji, Grecji lub Indii. A już jutro trafią na twój stół. samiraShop.pl. Sklep internetowy z żywnością orientalną i wegetariańską. Rany, Julek i ojej! Jajka, mąka i olej! Kup w Lidlu cały zestaw, to zapłacisz. Za olej roślinny promienny 8,76 za 3 litry. Za 10 jaj 2,59. A za kilogram mąki pszennej tortowej tylko 88 groszy. Olej 8,76. Jajka 2,59. A mąka 88 groszy. Czyli w zestawie oszczędzasz aż 5 zł. Rany, Julek i ojej! Jajka, mąka i olej! Szczegóły na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Czegoś takiego w Poznaniu szukałem. No, wszędzie na piechotę. Dwa kroki do tramwaju, paręset metrów do dworca głównego i 150 metrów od hali targu. No i piękny budynek. Na modnym Łazarzu. I ceny już od 6100 zł za metr kwadratowy. Przyjdź i zapoznaj się z ofertą nowych mieszkań przy ulicy Gąsiorowskich 4 w Poznaniu. Zapraszamy na aromatyczną kawę do nowego biura sprzedaży na ulicy Głogowskiej 18. Dni otwarte. Weekend 22-23 października od 10 do 16. Szczegóły Budimex nieruchomości.pl.
www.renopuren.pl. Spróbuj ponad 50 produktów kuchni włoskiej podczas tygodnia Italiamo w Lidlu. A już teraz aromatyczna, ziarnista kawa Bella Rom, espresso lub krema. 11,99 za 500 gramów. Tylko 11,99. A klasyka włoskiej kuchni, czyli prawdziwa włoska pizza. Tylko 6,50 za 350 lub 400 gramów. Jedynie 6,50 za opakowanie. Zakochaj się we włoskich smakach podczas tygodnia Italiamo w Lidlu. Lidl, co tydzień coś nowego. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Małgorzata Mostowiec, zapraszam. To ślepa miłość, tak w poranku Radia Tok FM. Senator Marek Borowski komentował stwierdzenie ministra finansów Mateusza Morawieckiego, że jest on zakochany w projekcie przyszłorocznego budżetu państwa. Borowski, który kiedyś sam zarządzał finansami państwa, uważa, że ten budżet został sztucznie dopięty. Ucieszył się, że się udało domknąć ten budżet w granicach 3% deficytu i uznał, że to jest sukces, ponieważ no, bardzo zwiększono wydatki. W związku z tym wydawało się, że to będzie niemożliwe, a jednak stało się możliwe i tak dalej. Oczywiście ta możliwość polega na tym, że zaplanowano bardzo duży przyrost dochodów. Każde wydatki można domknąć deficytem 3%, jeżeli się na odpowiednim poziomie zaplanuje dochody. Morawiecki zapewniał, że chce zapewnić wyższe dochody poprzez lepszą ściągalność podatków oraz uszczelnienie i usprawnienie systemu podatkowego. Dyrektor Światowej Organizacji Handlu poinformował, że przyszłe warunki uczestnictwa Wielkiej Brytanii w WTO zależeć będą od tego, jakie osiągnie ona porozumienie w sprawie swojego wyjścia z Unii. Dziś Zjednoczone Królestwo należy do tej organizacji, ale po Brexicie przestanie go dotyczyć cały system przepisów regulujących we wspólnocie taryfy celne czy subsydia. Londyn będzie więc musiał wtedy renegocjować swoje stosunki z pozostałymi krajami WTO. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie przesłucha 600 osób, które ściągnęły i udostępniły poprzez internet polską komedię zatytułowaną Wkręceni. Teoretycznie za złamanie praw autorskich grozi im nawet do 2 lat więzienia. Sebastian Wierciak. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie na wniosek producenta filmu bada przypadek 2600 ściągnięć komedii Wkręceni na terenie Pomorza Zachodniego. Do sprawdzenia jest 600 właścicieli komputerów, którzy film nie tylko ściągnęli, ale też udostępnili w sieci, wyjaśnia prokurator Damian Kordykiewicz. Charakter tego czynu wymaga, aby zbadać komputer danej osoby wskazanej po adresie IP w celu potwierdzenia bądź wykluczenia, czy na ten komputer ten film był pobierany. Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju dość precyzyjnymi przepisami można ściągnąć film z internetu, ale tylko jeden, bez udostępniania, dopiero po premierze. Prawo nie zostanie naruszone, jeżeli obejrzymy go z rodziną lub w gronie najbliższych znajomych. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, Tok FM. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje radio Tok FM w południe. Pogoda. Za oknami pochmurno i mokro, deszcz popada niemal w całym kraju. Na termometrach od 5 stopni w Białymstoku, przez 7 w Warszawie i Trójmieście, 10 w Szczecinie i Poznaniu, do 11 stopni we Wrocławiu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio dr Mateusz Wilk, dr Marzena Zawanowska, organizatorzy konferencji David, Warrior, Poet, Prophet and King. Konferencja o królu Dawidzie, o Dawidzie widzimy z perspektywy islamu, judaizmu i chrześcijaństwa. Startuje w środę 26 października, potrwa do 28, czyli do piątku. I no właśnie, mówimy o niektórych, chociaż wybitnych jest cała masa, ale wracamy do programu i o tym, co będzie i kto będzie i o czym. Tak, rzeczywiście mówimy o bardzo... O mistycyzmie, zdaje się. Właśnie, mówimy bardzo wybiórczo, także właściwie powinniśmy przeprosić tych, których pomijamy, ale wybieram takie może najciekawsze i najbardziej charakterystyczne tematy. Jednym z nich będzie sposób, w jaki król Dawid, jego postać, jego księga była odczytywana w tekstach mistycznych, a w szczególności w traktacie Sefer HaOt, czyli traktacie Abulafi, znanego mistyka. A z takich interesujących wykładów będzie jeszcze pan profesor Arnold Franklin ze Stanów Zjednoczonych. Będzie mówił o takiej zupełnie, znaczy
zupełnie świeckiej recepcji króla Dawida w średniowieczu, w środowisku żydowskim. Można to w jakimś sensie porównać do tej chrześcijańskiej recepcji, kiedy królowie łacińscy szukali swoich genealogii gdzieś tam właśnie, swoich korzeni u króla Dawida, i tak samo w środowiskach żydowskich. Nagle w średniowieczu takie zjawisko się pojawiło, że przywódcy świata żydowskiego zaczęli uzurpować sobie, być może nie nadużywam tego słowa, że powiem, że uzurpowali sobie prawo do nazywania się potomkami Dawida i rzeczywiście stwarzali własne genealogie, które ich rodowód wywodziły bezpośrednio od króla Dawida. To jest nowe zjawisko w świecie żydowskim. Tak, ja się właśnie zastanawiam, bo szczerze mówiąc dowiedziałem się tego teraz od ciebie, ale się właśnie zastanawiam, do jakiego stopnia to jest właśnie to przenikanie kultur, o którym tu cały czas mówimy. Czy rzeczywiście nie jest tak, że łacińska, nazwijmy to, czy zachodnia praktyka polityczna nie ma wpływu na praktykę polityczną w średniowiecznym judaizmie? Bo zresztą tak samo w islamie, no, znane i lubiane jest zjawisko na poły fikcyjnych genealogii. Przecież zwłaszcza dynastie berberskie z północnej Afryki dorabiały sobie genealogie wiodące wprost do towarzyszy proroka. Więc tutaj no, wyobrażanie sobie Dawida jako przodka jest częścią też podobnego, wydaje mi się, trendu czy podobnego zabiegu. Mnie osobiście bardzo interesuje ten wykład o szyizmie, dlatego że szyizm to jest przecież islam mesjanistyczny, jeśli się można w ten sposób wyrazić, mesjanistyczny par excellence, no bo czekamy na powrót 12 imama, czyli może nie 12, no ale w każdym razie ostatniego imama, no bo którego to zależy od konkretnej orientacji z kolei szyitów czy denominacji. Natomiast jest to rzeczywiście religia mesjanistyczna z oczekiwaniem na Mesjasza, który powinien przywrócić, no, elementarną sprawiedliwość, która została zburzona wraz z odsunięciem od władzy nad wspólnotą rodu Alego. I bardzo mnie ciekawi, jak właśnie Dawid będzie przez nich, czy jak Dawid wygląda w klasycznych koncepcjach szyickich. No, warto też pewnie wspomnieć o profesorze Witakowskim z Uppsali, który no, jest jednym z najwybitniejszych chyba specjalistów na świecie od chrześcijaństwa wschodniego, syryjskiego, ale także etiopskiego. Na konferencji będzie mówił o właśnie chrześcijaństwie etiopskim, tak. I o Dawidzie w tamtejszej literaturze i sztuce. Tak, bo profesor Witakowski, jeśli to jest referat, który przygotował wspólnie z żoną, też profesją, tak, która zajmuje się sztuką etiopską, także oni wspólne mają poszukiwania w tej kulturze etiopskiej, z tym, że profesor Ewa Bialicka-Witakowska nie będzie mogła przyjechać, także Witek przedstawi sam rezultaty badań, a szkoda, bo pani Ewa ma bardzo dużo ciekawych historii do opowiedzenia o swoich podróżach po Etiopii i poszukiwaniach sztuki etiopskiej. Zdaje się, że jej dobrze wiem, skakała gdzieś na linach ze skał, żeby trafić do jakichś pieczar, w których malowidła się pojawiają etiopskie. Niekoniecznie w poszukiwaniu Dawida, ale w ogóle w swoich poszukiwaniach sztuki etiopskiej. Tak, no bo tam jest ta cała rzeczywiście tradycja sztuki niedostępnej, w tym także architektury, co wypływa z różnych zaszłości historycznych, no ale także z pewnej teologii i pewnego podejścia do chrześcijaństwa. Natomiast chrześcijaństwo etiopskie jest tutaj wdzięcznym tematem do tej konferencji, bo ono jest chyba takim najbardziej judaizującym odłamem chrześcijaństwa ze wszystkich. Przecież według tamtej doktryny kościół etiopski jest w posiadaniu Arki Przymierza, prawda? Więc tutaj, jeżeli chcemy rozmawiać rzeczywiście o przenikaniu się monoteizmów, to kościół etiopski czy chrześcijaństwo etiopskie szerzej jest bardzo tutaj wdzięcznym tematem do tego. No i jest to kolejny, jedyny taki referat, ale kolejny referat po tym o świętym Ludwiku, który jakby nam otwiera perspektywę na bardzo szeroki temat czy bardzo szerokie zagadnienie badawcze. Bo w założeniu ta konferencja ma być pewnym pilotażem do
ewentualnego badania w ramach grantu ERC, czyli europejskiej... Tak, a to jest bardziej wishful thinking. Tak, oczywiście, bo to nie jest łatwo otrzymać, ale bardzo byśmy byli szczęśliwi, gdyby się to udało kontynuować jako szerszy projekt naukowy, tą postać Dawida. Tak, taki dosyć rozrośnięty, znaczy nasza wizja była dosyć taka, i takie badanie synchroniczne w wielu religiach, naraz porównanie tych percepcji i recepcji króla Dawida i jego księgi i diachroniczne, znaczy jak to ewoluowało i na skutek jakich wydarzeń historycznych zmieniały się te koncepcje. No właśnie, i też Ela Lazarewicz-Wyżykowska. I heard there was a secret chord. Tak, to będzie już recepcja zupełnie współczesna. To cytat skąd? To cytat z Księgi Psalmi, czy ja się mylę? Nie będę tutaj... David played and enjoyed the Lord, but you don't really care for music, do you? Leonard Cohen, wspomniany przeze mnie na początku. Utwór zatytułowany Hallelujah. Bardzo się cieszymy, że pan lepiej zna nasz program niż my. Ja szczerze mówiąc tego nie sprawdziłem, natomiast rzeczywiście jest to już, dlatego zamyka ten referat konferencję, bo jest to chyba najbardziej współczesny z tematów. Rzeczywiście. Tak, jest to zupełnie współczesne kazania, współczesne teksty chrześcijańskie, katolickie i sposoby, w jakie wykorzystują króla Dawida. Fascynujące to wszystko. Jak udało się tych wszystkich ludzi w jednym czasie, w jednym miejscu zebrać? To nie było łatwe. Wielu odmówiło, znaczy byli tacy badacze. Czyli czarna lista jest. Nie, ale tacy, których się właśnie nie udało zebrać, ponieważ mają inne zobowiązania u siebie. Ale rzeczywiście nie było to łatwe, no bo faktycznie zsynchronizowanie tego wszystkiego nie było proste. Znaczy przede wszystkim było to bardzo trudne, dlatego że... Teraz mówię może z perspektywy żydowskiej, że październik jest, w tym roku szczególnie wypadają właśnie w październiku tak zwane High Holidays, te wszystkie wielkie święta żydowskie, więc bardzo wiele osób... Kto by chciał święta w Polsce spędzić? No właśnie. Też trudno znaleźć taki czas, żeby ustawić konferencję między świętami, w dni wolne od świątecznych. Także no, to było rzeczywiście wyzwanie. No nie mówiąc już oczywiście o wszelkich... jakby koniecznościach natury biurokratycznej czy administracyjnej, ale o tym to nie ma co chyba tutaj dłużej opowiadać. Ale rzeczywiście było to dość trudne, natomiast no mamy nadzieję, że to się wszystko uda i że będzie to ciekawe. Jeszcze tylko jeden temat zupełnie pominęliśmy, a może nie powinnyśmy, z racji moich zainteresowań chciałabym. Proszę bardzo, nie pomijajmy. Karaimskie teksty dotyczące króla Dawida i Księgi Psalmów. Karaimi, niestety nie mamy żadnego referatu poświęconego średniowiecznej karaimskiej recepcji, która jest niezwykle interesująca i bardzo oryginalna. Właściwie pewnie sama powinnam coś takiego przygotować, ale niestety za dużo rzeczy naraz miałam teraz. Natomiast będzie referat o współczesnych, znaczy w miarę współczesnych, to znaczy karaimskich tekstach pisanych już w języku karaimskim, tekstach literackich, które odnoszą się do postaci króla Dawida. Będą także teksty dotyczące literatury, nie tylko literatury w ogóle współczesnej dotyczącej króla Dawida. Co ciekawe, chyba karaimski jest na liście języków mniejszości, więc znaczy, że obowiązek jego nauczania, chyba problem polega na tym, że nie ma komu. Tak. Nawet karaimi polscy tak. Nie ja bardzo słyszałam od naszej od koleżanki karaimki, że do Związku Karaimów Polskich, czy w badaniach statystycznych często Polacy podają się za Karaimów po to, żeby tak jakoś wesprzeć tę ginącą mniejszość karaimską. Ja się za jedźwinga podałem. To ciekawe. Najmniejsza mniejszość. Jaka jest liczebność? Tak. Okazuje się, że właśnie są jedźwigowie, tak, czy potomkowie jedźwigów. Tak. No, oprócz mnie nie wiem, bo zdaje się, że to był tak mały odsetek, że on nie wyszedł w tych opublikowanych... Właściwie my się możemy za Chazarów podać. No właśnie, takie sugestie, bo pamiętam, że... bo to chyba ten spis powszechny był w czasach, że tak powiem, pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości i zdaje się, że wiele osób się podało za Ślązaków z racji, że tak powiem, niezbyt zręcznych komentarzy prezesa pod adresem, więc wiele osób się podawało wtedy także za Ślązaków w ramach Solidarności. Dobrze, bardzo dziękuję. Fascynujące. Dziękujemy także, bardzo. Szanowni Państwo, 26 do 28 października Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. Konferencja poświęcona Dawidowi.
Żydowski Historyczny i Instytut Historyczny UW. Oczywiście, no ale będzie to... Inauguracja będzie w Żichu, a dwa następne dni na UW. A, na UW. Tak, no, właśnie, no właśnie, powiedzmy o tym, bo zaraz ludzie kurczę popędzą do Żichu w czwartek po to, żeby się wkurzać na organizatorów. I jest rzeczywiście inauguracja jest w Żichu, w głównym holu Żichu, także zapraszamy wszystkich chętnych, hol pomieści, mam nadzieję, wszystkich zainteresowanych. Natomiast dwa następne dni będą w Instytucie Historycznym na parterze w sali kolumnowej. Tak. A po konferencji planowana jest też trochę w sferze wishful thinking, ale jednak publikacja pokonferencyjna, więc jeżeli ktoś nie będzie w stanie dotrzeć, to mamy nadzieję, że będzie w stanie przeczytać. Pojawi się. Bardzo dziękuję. Inshallah. Doktor Marzena Zawanowska, Żydowski Instytut Historyczny, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, doktor Mateusz Wilk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja w środę 26 października, Radio Tok FM z patronem. Informacje za kilka minut, o godzinie 12, po informacjach Mikołaj Lizut, jego program. Dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a zrealizował Adam Szuraj. Owczarek. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Jestem pierwszy raz w życiu, proszę pani, na proteście. Nigdy nie strajkowałam, by kobiety były wolne. Jestem za aborcją, bo jest to po prostu potworna historia, jeśli ktoś musi. Zawsze to będzie jakiś sygnał, że nam się to nie podoba, to co się dzieje. Więc myślę, że każda forma protestu zmierza w ogóle przemysł. Jestem już zupełnie mokra, ale mi to nie przeszkadza. Czuję atmosferę, czuję, że dobrze robimy i jestem. Przyjechałem tak, bo uważam, że kobietom należy się wsparcie. Mają prawo mieć solidarność! Zobaczył za przeproszeniem, że kobiety się w końcu wkurzyły i żeśmy tu przyszły, to może się w końcu przestraszą. Dość tej farsy i stop fanatykom. Nie pozwolimy się wam skrzywdzić. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać, zaraz zacznie się film. Spotkajmy się w sobotę po 14:00. Do zobaczenia. Patrycja Wanat, zapraszam w każdą sobotę po godzinie 14:00. Magazyn filmowy. Do zobaczenia. Reklama. Tu Wojciech Modest Amaro. Kiedy komponuję danie, staram się, aby była to kompozycja idealna. I takiej też oferty szukam dla mojej firmy. I znajdziesz ją w Play dla firm. Wybierz dla swojej firmy idealnie skomponowaną formułę Business Box. Nielimitowane rozmowy, SMS-y i internet w smartfonie już za 49,99 netto miesięcznie za dwie karty SIM. A dodatkowo internet do twojego biura za darmo. Szczegóły na playdlafirmy.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Dom i wnętrze ma już 25 lat. W urodzinowym wydaniu 5 polskich wnętrz na światowym poziomie. Najmodniejsze lampy, a także bilet wstępu na targi Łódź Design Festival. Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Łodzi. Nowy dom i wnętrze już w sprzedaży. Słowa, dźwięki, obrazy, smaki i idee. Cytaty, nawiązania, zapożyczenia i przekształcenia. W rolach głównych m.in. Dżimek, Sinfonia Warszawia, Makłowicz, Cicha, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Rajkowska, Trela, Bralczyk, Stasiuk. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza na jedyny taki festiwal. Zobacz, posłuchaj, posmakuj i poczuj. Tyle nas łączy. Festiwal Made in POLIN. 21-23 października. Szczegóły na www.polin.pl. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych informuje. Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie tworzy wyjątkowe partnerstwo z gminami na rzecz organizacji pozarządowych. Lokalne inicjatywy i organizacje pozarządowe wspierane przez samorządy to Skarby Ziemi Dzierżoniowskiej. Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych NGO to jest to oraz spotkania integrujące środowisko trzeciego sektora pod nazwą Trzymajmy się razem i zmieniamy lokalną rzeczywistość to inicjatywy, w których uczestniczy ponad 70 lokalnych organizacji. Tutaj niemożliwe staje się możliwym. Więcej na www.pow.dzierżoniów.pl. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomak. Taki powinien być magnes. Czytanie.
pani w łóżku? Uwielbiam. Mecze w ulubionym fotelu? O każdej porze. Ploteczki w wymarzonej kuchni? Godzinami. Tańczyć tango na nowej podłodze? Bosko. W Metropolu na Jagiellońskiej tak się urządzisz. Meble, podłogi, łóżka, kuchnie, wszystko do domu i mieszkania. A już niedługo super zabawa po zakupach. Meble, łóżka, Jagiellońska 82. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek, 21 października, minęło południe. Informacje Tok FM. Małgorzata Mostowiec. Sejm nie odrzucił żadnego z projektów ustaw dotyczących pomocy frankowiczom. Prezes NIK-u został pozbawiony immunitetu. W Brukseli dziś rozmowy o CETA, czyli umowie o wolnym handlu z Kanadą. Po prezydenckim projekcie dotyczącym pomocy frankowiczom do dalszych prac w Sejmie trafiły też dwa poselskie projekty w tej sprawie. Klubu Kukiz 15 oraz Platformy posłowie nie zgodzili się na odrzucenie ich w pierwszym czytaniu i teraz wszystkimi trzema zajmie się Sejmowa Komisja Finansów. Ale jak już wczoraj dała do zrozumienia rzeczniczka klubu PiSu Beata Mazurek, jedyną propozycją, która ma szansę na uchwalenie, jest propozycja prezydenta przewidująca zwrócenie frankowiczom przez banki tzw. spreadów. Sejm uchylił przed chwilą immunitet prezesowi NIK-u Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, o co zresztą on sam prosił. Kwiatkowski jest podejrzewany o nieprawidłowości przy organizowaniu konkursów na dyrektorów regionalnych izby. Platforma Obywatelska składa wniosek o komisję śledczą w sprawie Caracali, bo jak mówi jej szef Grzegorz Schetyna, sposób procedowania kontraktu na śmigłowce kompromituje Polskę na świecie. W Sejmie jest Karolina Lewicka, Karolino ministrowi obrony Antoniemu Macierewiczowi, który wywołał tę polityczną burzę, włos z głowy raczej nie spadnie. Zapewne nie, bo komisji śledczej nie będzie, nie chce jej PiS. Nie ma nawet komentarzy polityków PiSu na temat tego, co minister ogłasza z sejmowej mównicy, a są to rzeczy co najmniej zaskakujące, choćby informacje o sprzedaży francuskich okrętów desantowych Mistral przez Egipt Rosji za dolara. Kiedy pytam o to Beatę Kempę, szefową kancelarii premiera, ta zdecydowanie nie ma na odpowiedź czasu. Przepraszam, musimy głosować i muszę przede wszystkim się podpisać, to jest ważne. Także proszę pytać pana ministra Macierewicza. Rzekomo sprzedany Mistral wciąż jest na egipskiej służbie. Ostatnio brał udział w manewrach na Morzu Śródziemnym. Wypowiedź ministra obrony może zatem godzić aż w trzy stolice: Paryż, Kair i Moskwę. Zatem pytam o sprawę Witolda Waszczykowskiego. Nie słyszałem. Szef polskiej dyplomacji nie jest, jak państwo słyszeli, w tej sprawie zorientowany. Za to chętnie słowa i czyny ministra obrony komentuje jego poprzednik, Tomasz Siemoniak. Naprawdę, każda godzina sprawowania funkcji ministra obrony narodowej przez Antoniego Macierewicza pogarsza poczucie bezpieczeństwa Polaków, bo jest to ktoś, kto ma wiarygodność ujemną, już nawet nie zerową. Opozycja zdaje sobie jednak sprawę, że politycznie Antoni Macierewicz jest nie do ruszenia, o czym świadczy choćby powrót do resortu obrony Bartłomieja Misiewicza. Mimo strat wizerunkowych i sondażowych PiSu z powodu akcji opozycji przeciwko nepotyzmowi w spółkach Skarbu Państwa, czego Misiewicz był symbolem. A o czym z Sejmu mówiła Karolina Lewicka. Słuchasz informacji TOK FM. A w niej drugi dzień unijnego szczytu w Brukseli, dziś poświęcony głównie rozmowom o układzie handlowym z Kanadą. CETA budzi spore kontrowersje, m.in. wśród francuskojęzycznych Belgów. To właśnie regionalny parlament Walonii blokuje federalne władze Belgii przed poparciem tego dokumentu. Ze mną w studiu jest Dionis Turis. Powiedz, czy jest szansa, by dziś Walonowie zmienili zdanie? No, ich parlament będzie w tej sprawie debatował i to nie bez presji. Już wczoraj z władzami regionu rozmawiał szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Dziś zrobi to kanadyjska minister do spraw handlu międzynarodowego. Premier Belgii Charles Michel również jest mocno zaangażowany w te negocjacje. Dziś rano o ewentualnych drobnych zmianach w zapisach umowy rozmawiał z premierem Kanady Justinem Trudeau. No i cała 28 unijnych liderów, którzy zjechali na szczyt, także oczekuje na decyzję Walonów. Pewne wątpliwości miała dotąd Rumunia, ale właśnie okazało się, że rezygnuje z nich, bo dostała w zamian deklarację kanadyjskich władz o zniesieniu wiz dla Rumunów od grudnia przyszłego roku. Oficjalnie CETA ma być przyjęta w przyszłym tygodniu na szczycie
Unia Europejska, Kanada, więc czasu faktycznie jest niewiele. To był Dionis Turis, a ja dopowiem, że polski rząd na razie nie przedstawił w sprawie umowy z Kanadą oficjalnego stanowiska. To są informacje radia TOK FM, a w nich sport. Za mniej więcej pół godziny odbędzie się losowanie grup turnieju WTA Finals, który kończy tegoroczny sezon tenisowy. 8 najlepszych zawodniczek świata, w tym broniąca tytułu Agnieszka Radwańska, powalczy w Singapurze i dziś dowiemy się, kto z kim rozegra pierwsze mecze. Najlepszy polski tenisista w historii Wojciech Fibak wierzy, że bez względu na wynik tego losowania Radwańska dotrze przynajmniej do półfinału. Wierzę w to, że Agnieszka osiągnie sukces, że awansuje z grupy i że w półfinale też jej się uda wygrać i przynajmniej liczę na ten finał. Jeśli o Agnieszkę chodzi, ja zawsze jestem optymistą. Najlepsze tenisistki świata walkę o tytuł rozpoczną w poniedziałek. Zabraknie wśród nich Serena Williams, która wycofała się z powodu kontuzji. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w Radiu TOK FM o 12.20. Pogoda. Z oknami pochmurno i mokro, deszcz popada niemal w całym kraju. W Białymstoku 5 stopni, w Lublinie 6, w Warszawie, Bydgoszczy i Trójmieście 7, w Łodzi 8, w Krakowie i Rzeszowie 9, w Szczecinie oraz w Poznaniu 10, a we Wrocławiu 11 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. O, słyszałeś ten dźwięk? Co to było? Kotku, tak brzmią trzy koła w plecy. Nagłe wydatki pojawiają się nagle. W Getinbanku to rozumiemy. Dlatego kredyt do 17 tysięcy złotych otrzymasz bez zaświadczenia o dochodach i wyciągu z konta. Getinbank. Szanujemy czas i pieniądze. Przypominamy, że ostateczna kwota kredytu zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły oferty dostępne w oddziałach banku i na getinbank.pl. Reklama. A teraz na poważnie. Mikołaj Lizut, program A teraz na poważnie. Witam bardzo serdecznie. A moim Państwa gościem jest dr Jarosław Neneman, były wiceminister finansów, uczelnia Łazarskiego. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam Państwa. Nie ma podobno dwóch bardziej pewnych rzeczy, czyli śmierci, podatki. Och, jakie to oklepane. No i co z tego? No, to z tego, że właśnie chciałbym, o ile nieśmiertelność jeszcze długo przed nami, o tyle z tymi podatkami to przecież nieprawda. To jest oklepane, a w dodatku teza całkiem nieprawdziwa. Przecież są państwa, w których nie płaci się podatku dochodowego. No ale ty mówimy o dochodowym podatku, czy mówimy w ogóle o podatkach? To pierwsze rozróżnienie. No podatki trzeba płacić, to jest ta cena, którą płacimy za to, że w cywilizowanym świecie żyjemy. Czy są kraje, gdzie się nie płaci dochodowego? Pewnie można by znaleźć takie kraje. No na przykład Katar. Tam mam znajomych, którzy tak, ale, no... cały w zasadzie swój dochód przeznaczają na dla siebie. W dodatku to jest taki kraj, ciekawy dość, w którym nie bardzo jest na co wydać. A w każdym razie część takich europejskich przyjemności jest zabronionych. Dlatego to może lepiej skłania do czynności. Tak, żyjmy tutaj, gdzie żyjemy i wydajmy na to, na co mamy ochotę. Katar ma dochody z innych źródeł, z ropy naftowej, więc nie ma takiej potrzeby, żeby to człowiek gnębić ludzi podatkami. Ale wracając do naszego okręgu kulturowego, no, podatki są opłatą, którą obywatele ponoszą za to, za funkcjonowanie państwa. Kropka. No. Cóż więcej mogę powiedzieć na ten temat? Więc jeżeli państwa mają istnieć, podatki muszą być, chyba że państwa właśnie utrzymują się z innych źródeł, takich jak ropa naftowa. No dobrze, ale ja chciałem pana zapytać, które z tych podatków, z tych danin, które obowiązkowo płacimy po to właśnie, żeby żyć w państwach, są najważniejsze? A to zależy od tego, kiedy i zależy w jakim kraju. W tej części Europy, w której się znajdujemy, podatki pośrednie, czyli VAT i akcyza, odgrywają relatywnie większą rolę. W krajach zachodnich, bardziej zachodnich, nie we wszystkich, podatki dochodowe, historycznie rzecz biorąc, podatki dochodowe większą rolę odgrywały. Dyskusja, które podatki są lepsze, z ciekawą ekonomicznie dyskusją, ja bym się przychylał ku tezie, którą ekonomiści proponują, za którą stoją ekonomiści, że podatki pośrednie są relatywnie mniej szkodliwe niż podatki dochodowe. Mniej bolesne czy mniej szkodliwe?
Bolesność, a szkodliwość podatków to nie do końca to samo. Nie miejsce tutaj na dłuższy akademicki wywód. Otóż, mimo że takie pozytywne mam nastawienie do podatków, może dlatego, że w tym biznesie jakiś czas temu robiłem i cały czas przesiąknięty jestem tym fiskalizmem, no to trzeba pamiętać, że podatek to jest, odbieramy podatnikowi pieniądze. Trudno, żeby on z tego powodu był szczęśliwy. To normalna sprawa. Podatki wykoślawiają, może nie najlepsze słowo po polsku, ale lepsze mi do głowy nie przychodzi, wykoślawiają trochę, wpływają może lepiej na decyzje, które podmioty gospodarcze, ludzie podejmują. One się wiążą z kosztem. Czyli jak zabieramy podatnikowi pieniądze, to się wiąże z kosztem. Niekoniecznie, nie tylko to jest koszt tej złotówki, którą mu zabierzemy, to jest nie tylko koszt administracyjny po stronie urzędu i po stronie podatnika spełniania tych obowiązków, ale to jest jeszcze koszt utraconego czegoś. Ja powiem, taki przykład powiem. Jeśli nie wiem, czy o tej porze można mówić taki przykład, jeśli pijemy piwo i rząd nagle opodatkuje piwo i przerzucamy się na wino, albo inny przykład, pijemy herbatę, ale herbata jest opodatkowana i zaczynamy pić soki, abstrahując od tego, co jest zdrowsze, no to z tego podatku od herbaty państwo nie będzie miało ani grosza. Natomiast nasze szczęście się zmniejszy, bo korzystamy z czegoś, konsumujemy coś, co jest mniej, daje nam mniej szczęścia niż herbata, bo gdyby nam dawało sok więcej szczęścia, to byśmy pili soki, a nie herbatę. Przykład może nie najlepszy. Ale rozumiem, na czym polega pańska myśl. No bo wracając do tej dychotomii pomiędzy podatkiem dochodowym a podatkami pośrednimi, które lepsze, które zdrowsze, no to widzimy wyraźnie, że na przykład w Polsce, posługując się pana przykładem, kawa nie wyklucza herbaty. To znaczy oba te podatki są dosyć wysokie, prawda? Teraz mówimy o dochodowych i podatkach od konsumpcji. Przede wszystkim podatki od konsumpcji nie zniechęcają do oszczędzania. Podatki dochodowe jeśli podatkujemy dochód, to również nasze oszczędności są opodatkowane. Lepiej, żeby społeczeństwa oszczędzały niż konsumowały. Poza tym, jak wysokie mamy podatki... No to też chyba zależy. Tu się muszę nie zgodzić. No, in the long run, jak mawiają Keynes, wszyscy co prawda pomrzemy w długim okresie, ale no, inwestycje biorą się z oszczędności. No tak, ale rozwój gospodarczy bierze się z konsumpcji. Zaczynamy kolejną ciekawą dyskusję, ale bez produkcji nie ma konsumpcji, więc żeby skonsumować trzeba wyprodukować, a żeby wyprodukować trzeba inwestować. No, czyli to są naczynia połączone, znaczy tak. Tutaj niestety... Tak, tak, ale problemem w naszym kraju w dłuższej perspektywie nie jest brak konsumpcji, jest brak oszczędności, które sfinansują inwestycje. Wracając do początkowego wątku, wysokie opodatkowanie pracy, bo rozumiem, że prędzej czy później dojdziemy do tego, powoduje z jednej strony spadek popytu na pracę, bo ona jest droga. No i to jest kłopot. To jest kłopot. W Polsce to opodatkowanie pracy jest relatywnie niewysokie. To tak dziwnie 15, brzmi, nie? W Polsce. 32%. W Polsce. Na razie. Że gdzieś w Polsce, 18-32%, 19% liniowy podatek. No a póki co, ale ZUS mamy relatywnie wysoki. Na nic ten twój ZUS. A więc ZUS na te koszty trzeba patrzeć łącznie. Tyle. Czy to jest dużo, czy mało? No bo ja rozumiem, że zawsze znajdą się tacy, którzy powiedzą, nie no, płacę jakieś absurdalnie wysokie podatki, to jest za dużo, no i zaczną kombinować, żeby płacić mniej. To oczywiście jak się w takich codziennych rozmowach ludzie uważają, że płacą wysokie podatki. Nawet na pytanie, czy w Polsce mamy wysokie podatki, daj spokój. Już za 229 zł. Imię to na formę. Mediamarkt. Wiesz, za co go cenię. To imię, no. Chyba to imię. Ile lania wody, ile mitologizacji. Widzę, że ci zaimponował. Zaimponował, jestem nim zachwycony. Stary, nie przesadzę. Nie znam gościu, ale mówię o moim Volkswagenie. Z każdym kilometrem docenisz go bardziej. A teraz dodatkowe wyposażenie i ochrona podgwarancyjna w cenie. Sprawdź szczegóły na Volkswagen. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. O godzinie 12:00 msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Informacje TOK FM. Wieńcząca uroczystość odpisu.
Małgorzata Mostowiec, zapraszam. Prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski został pozbawiony przez Sejm immunitetu, o co zresztą sam wnioskował, twierdząc, że nie popełnił żadnego przestępstwa, a prokuratorzy z Katowic chcą postawić Kwiatkowskiemu zarzuty przekroczenia uprawnień przy obsadzaniu stanowisk w Izbie. Chodzi o konkursy na dyrektorów regionalnych NIK-u, m.in. w Rzeszowie. Kwiatkowski już we wrześniu deklarował, że chce wyjaśnić te nieprawdziwe i niesłuszne zarzuty przed niezawisłym sądem. Rząd w Pradze powołał specjalny zespół do walki z kampanią propagandową, którą Rosja prowadzi na terenie Czech. Taką informację podał brytyjski Guardian, cytując szefa czeskiego MSW Milana Chowanca. W dzienniku czytamy, że czeski kontrwywiad poinformował we wrześniu, że Rosja prowadzi w tym kraju wojnę informacyjną za pomocą agentów propagandy a celem tych działań jest zdestabilizowanie kraju, stąd powołanie w MSW 20-osobowego zespołu mającego z tą wrogą propagandą walczyć w sferze publicznej, mediach i serwisach społecznościowych. Katowicki holding węglowy chce ograniczyć płace górników. Stojąca na skraju bankructwa spółka zaproponowała związkom zmiany w układzie zbrojowym, w tym zawieszenie większości świadczeń. Więcej o tym w informacjach Radia Tok FM o 13, a te najbliższe informacje już o 12.40. Pogoda. Z oknami pochmurno i mokro, deszcz popada niemal w całym kraju. Na termometrach od 5 stopni w Białymstoku przez 7 w Warszawie i Trójmieście, 10 w Szczecinie i Poznaniu do 11 stopni we Wrocławiu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. Doktor Jarosław Neneman, były wiceminister finansów z uczelni łazarskiego, jest moim państwa gościem. Rozmawiamy o podatkach. Wróćmy do tego porównania krajów skandynawskich, do jakości usług uznanych za nasze daniny i z takiego elementarnego poczucia niesprawiedliwości. To jest trochę jak z telewizją publiczną. Jest niby obowiązek płacenia takiego parapodatku abonamentu, no, ale widzimy, że konkurencja jest ogromna na tym rynku usług rozrywkowych, usług telewizyjnych. Inne telewizje są po prostu lepsze, więc dlaczego, na jaką cholerę mamy płacić za telewizję? Wątek telewizji może zostawmy. Słusznie, bo tak to zauważył, że to jest parapodatek, opłata za wykorzystanie telewizora i tak naprawdę to sądek nakazywał, żeby zlikwidować tą opłatę i finansować to po prostu z podatków, by byłoby to tańsze i bedliwsze. Ten wątek, że mamy usługi na publiczne na kiepskim poziomie, więc dlaczego za nie tyle płacić? No fajnie by było, żeby te usługi były na wyższym poziomie. Fajnie by było dobrze dyskutować, dobrze iść w tym kierunku, żeby efektywność wydawanych pieniędzy publicznie rosła. Ale to jest taka łatwa wymówka stwierdzenia. No dobra, to ja tu płacę, ale już daję kiepskie usługi, to nie będę płacił. No nie idźmy tym tropem, bo w złą stronę idziemy. Znaczy mamy płacić i nie narzekać. Mamy płacić i mamy prawo wymagać, żeby te pieniądze były mądrze wydawane. O tym mówimy. Z tym jest różnie, ale to nie może być wymówka. To trzeba sobie takich przedstawicieli władzy wybrać, żeby oni te pieniądze mądrze wydawali na cele. Uważam, że są słuszne. Ale nie, to jest trudne, bo trzeba antycypować właśnie takich, którzy będą mądrze wydawali. To jest moim zdaniem niemożliwe w procesie decyzyjnym, w procesie wyborczym, ale zostawmy. Wydaje mi się, że jak się coś płaci, to właśnie wymagać warto. Oczywiście nie da się szantażować państwa, bo nie zapłacę, no bo państwo sobie poradzi z nami. Państwo sobie poradzi, ale proszę może zejdźmy z wielkiego państwa na mniejsze państwo, to znaczy na samorządy. No tutaj ten wpływ obywateli mieszkańców na samorządy jest chyba ciutkę większy. No, dystans jest mniejszy między władzą lokalną a mieszkańcami niż władzą centralną a ludźmi. Trzeba patrzeć, czy samorządy na przykład efektywnie wydają pieniądze z góry. To może być ciekawe pole do dyskusji, czy mieszkamy w mieście, gdzie nasze pieniądze z naszych podatków są mądrze wydawane także na standard życia.